Przyzwoicie, ponieważ mamy dzisiaj wielkie święto i z tego powodu chciałabym spokojnie, chociaż w tym dzisiejszym dniu od 4 lat z wami spokojnie poprowadzić tą lekcję. Zaczniemy jak zwykle od listy obecności. Krzysiek Długosz. Dobrze, dziękuję bardzo. Mateusz Kosyk. Krzysiek Bomerzwa. Jestem. Łukasz Sieracki. Jestem. Piotr Wołodkiewicz. Obecny. Krzysiek Bełzycki. Jest. Paweł Sokołowski. Jestem. Marcin Grześków. Jestem, proszę pani. Kasprzyk Damian. Jestem. Dziedziejko Patryk. Obecny. Ruszkiewicz Wojciech. Jestem. Kubaj Kacper. Obecny. Brzeziński Rafał. Tutaj. Marcin Nalepka. Jestem. Jurgielewicz Sebastian. Obecny. Tyniec Paweł. Obecny. Dubaniewicz Damian. Jestem. Dobrze, to już wszystko teraz, moi drodzy. Może zaczniemy od ostatniej lekcji. O, proszę, proszę, kto mnie zawitał? Przepraszam. Cezary Gronki. Odpowiedzi. 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 Czarku, 2 plus 2 razy 2. 2? Czarku, nie spodziewałem się tego po tobie, naprawdę. Przykro. Jest mi przykro. Proszę usiąść na swoje miejsce. Szymon, poczekaj, z tobą jeszcze nie skończyłam. Gdzie byłeś? W Rocznej Rydze. Aha, rozumiem, dobrze. Wywietrzejesz, to wtedy podejdziesz. Dobrze. Na swoje miejsce. Drąg Cezary. Jestem. Kołodziej Szymon. Jestem. Danko Białek. Sławek Szmit. Dobrze, moi drodzy. Ale może nie. Zaczniemy od ostatniej lekcji. Proszę o ciszę. Cisza!
dociera to do was? Nie, nie tak siada. Siada! Jakie święto? Uspokójcie się w końcu i dajcie pani poprowadzić lekcję. Ciesiu? Dobrze, że chociaż na 4 lata raz się nie posłuchali. No widzisz, raz na 4 lata. Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolność moja zbliżła się. Wziąłem z tobą ślub. Słońce nas błogosławiło. W tej szkole się nic nie zmieniło, no są zamknięte, tak? Oj, kupa, na szczęście wszystko ładnie się pozmieniało. Dobrze, idziemy dalej, zobaczymy, co się będzie z tym szkołem. Nic się nie zmieniło, ten szkoła ma dalej swój urok. Taka... I ty tutaj jeszcze? Nie! No zresztą sam skąd się widziałeś? Po maturę czy co? Nie, nie, szkoła. No siemanko. Kochaj kobie. Kopela, co się stało? Zrobiliśmy interes przez studiowy. No właśnie? Właśnie teraz dobrą pracę. A ty widzisz, całe życie w ubraniu robotnym. No słuchaj, ja tak źle nie upadłem. Trzeba było się uczyć. Byłem operatorem przez kilka lat, ale teraz mam własną firmę. Przyjechałem tak właśnie. No wiecie, przyjechałem tak. Właśnie chciałem zobaczyć, jak to wszystko prosperuje. Nie, to wcześniej, nie? Może teraz to jest wasza szkoła. Widzisz, ale jednak kształcenie się przydaje. No tak. Trzeba było się tylko troszeczkę pouczyć. No rzeczywiście. To by się nie chciało. A gdzie to jest? Firma transportowa, tak samo. Tak, tak, widzicie? Na to ochroniarze przyjechały. Nie, no. Siema, Sławcio. Chodźcie do stresu. Musiałem mało przeglądzić zrobić to palec, wiecie. U mnie w firmie musieli wszystko na tytopu, ale jestem naprawdę ponownie zdziwiony. Firma ochroniarska, wiesz? Zawsze nas to fascynowało. No, to wiesz co, Sławcio, ja ci dziękuję, ale my jeszcze wziąłeś. No chłopaki, mamy ważne sprawy, jeśli dobrze dają. Jak będę miał czas, to na pewno odjeżdżę do szkoły. No proszę. Trzymajcie się. No cześć, Ruszku, trzymajcie się, naprawdę. No proszę, ja już nie spodziewałem się ponownym razem, człowiekiem. Jak firma prosperuje? A bardzo dobrze, tak? Ale tak. Co, tradycja ta sama, chłopaki się ze szkoły uczą na dobór. Tak, dalej tych samych zatrudnieni. No, cześć mały. Tak, operator zachodzisz. No właśnie, co to się stało? Dobra, chłopaki, co przyjechałeś robić? Mały przegląd. Dobra, ja to już nie jestem.
mechanikiem. Macie sobie radę? No w zasadzie to do kogo ja to mówię, co nie? A się tam prosił ci o sprawdzenie jeszcze tej drążnik, okej? Okay? Coś ostatnio było nie tak. Dopuszczalny jest. Mogę łzy? Zmieniliśmy w końcu tą 30, a nie. Mamy przecież kasę na to. To jest bardzo dobry ciągnik, ta 30 jeszcze dużo pojeździ. Tak, tak, to jest ty i te twoje teorie. To jest najlepszy ciągnik. No, no, no. No siema. Macie może chwilę? No dobra, za pół godziny możemy się zobaczyć. Siema, pomożecie coś mi zrobić z moją starą 30? Pomożemy. A co się dzieje? No już stara, nie chcę się już nią jeździć. Co, może do wody? Jakiś samozapłon? No nie wiem, to już sami wymyślicie, wierzę w was chłopaki. Na coś poradzimy. Możecie? Damy radę. Damy radę. Załatwimy to. Dobra, to kiedy, jak będziemy na polu robić orać czy coś, to przyjedźcie. Nie ma problemu. Niech pan ratuje mój ciągnik, Boże! Dobrze. To się narobiło, Jezus! Boże! No co to się będzie działo, Boże? Szona, ja panu zakazuję dalsze eksploatacji tego pojazdu. I proszę w tej chwili... No ale co ja mam proszę, zrobić? Nikt nie przeszkadza. W tej chwili proszę wezwać sobie nowy. Synu, dzwoń po kogoś, niech nam pomoże, niech pana, to zabiorą. Ja panu zakazuję dalsze eksploatacji tego pojazdu. Rozumiem, rozumiem. Synu, dzwoń gdzieś, załatwię. Halo, cześć. No potrzebna koparka. Możesz przyjechać? No tutaj na pole gdzie orali. Dobra, dzięki.
panie Pawle. Witam, witam. Co się stało? Widzi pan, co się stało? Da radę to naprawić? Ja cięż nie mogę. Syn mówił, że najlepszy jest pana mechanik w okolicy. Da pan radę to zrobić? Oczywiście, nie ma problemu. Ma pan gwarancję dosłownie na długie lata. Także zrobimy, będzie wszystko w porządku. To dziękuję bardzo. Także nie musi się pan martwić. Dziękuję bardzo. Kiedy mamy się zgłosić po odbiór? A dajcie nam 3 dni, wszystko będzie w porządku. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Do proszę widzenia. Bardzo. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Co robili w tym moim ciągnikiem? Chcesz tam chłopaki podziałać? Ale co robili? To zrobili go, naprawili mi go, czy nie? Ponoć wszystko jest dobrze. Jak ponoć dobrze? Musi być tak, dobrze. Cześć, chłopaki. Jak tam mój ciągnik? Wydaje mi się, że zrobiliśmy swoją robotę. Będziemy zadowoleni. Ale będzie ten ciągnik chodził? Zobaczcie. Moja 30 będzie jeździć? Kto mi zabrał moją 30? Oddajcie mi ją! Ja tyle lat ją robiłem! Boże! Oddajcie mi 30! Nie jest moja 30! No i co z tym to? Co to będzie zrobić? Ten ciągnik był nam wystarczający! Dajcie spokój! Kto za te serwisy zapłaci? Wszystko będzie okej. Nie wiem, ja nie wiem jak to będzie. Chyba będziesz to musiał sam tym jeść. Chodź, siadamy, jedziemy zobaczyć jak to będzie. Cię spotkać w środku dnia, nie trać wiary w marzenia.